Sześcioanko z tej strony, Michimi, a dzisiaj wam pokażę, jak mieć darmowy serwer w Minecraft. Dosłownie nic nie musicie konkretnego robić, w sensie nie ma nic wymagającego od Was. Po prostu sobie wchodzicie na stronę o nazwie aternos.org Jak wejdziecie już sobie na tą stronę. Klikacie sobie, co? Zagraj. Klikacie sobie zagraj, to klikacie oczywiście, może musimy się zalogować. Ja tutaj się zaloguję, więc tak jak już się zalogujecie, to macie tutaj stwórz e, swój serwer, podajecie nazwę jaką chcecie, potem będziecie jak widzieli mieli to, będziecie mieli to w IP, więc możecie sobie cokolwiek tutaj wymyślić i wybieracie teraz Java Edition czy Bedrock Edition, e, w sensie no e, Minecraft na Windows 10, ta Windows 10 version. No ja wezmę na e, Java Edition, żeby wam pokazać, bo nie mam wersji Windows 10, wyrażam zgodę i klikamy dalej. Eee, teraz tak, muszę się zalogować, więc dajcie mi chwilkę znowu. Dobra, jesteśmy teraz zalogowani. Musimy tutaj akceptować ich politykę, więc klikamy ten zielony przycisk agree and proceed. p. p, p pros jak już jesteśmy tutaj, w tym menu, to możemy wszystko sobie tutaj, wszystko dosłownie ustawić. Co możemy? Mody możemy ustawić, wersje sobie możemy ustawić, cokolwiek chcemy. Więc teraz przechodzimy sobie do zakładki oprogramowanie. Tutaj możemy wybrać jakie chcemy oprogramowanie. Vanilla to jest po prostu zwyczajny Minecraft. Jak wejdziemy w niego, możemy wybrać sobie jaką wersję Minecrafta chcemy. Wrócimy sobie do zakładki oprogramowanie i tutaj możemy sobie wybrać różne wersje silników i dzięki którym możemy różne rzeczy robić. Zaczynając, możemy tutaj wybrać jeszcze sobie Snapshot, bo o tym nie wspomniałem, i możemy snapshot najnowszy 1.144. Ale wracając tutaj, jeżeli weźmiemy Spigot Bukkit wersję Minecrafta, wtedy będziemy mogli instalować modyfikacje. Lecz jeżeli we, weźmiemy wersję Forge, również będziemy mogli instalować modyfikacje do naszego serwera, jednak niestety bez pluginów. Więc coś za coś. Pe Paper Book It chyba działa na takiej samej zasadzie co Spigot, lecz nie jestem pewien, nie sprawdzałem. Tutaj mamy różne modpaki, które z automatu nam w, wgrają jakąś listę modów z danego modpaka. Więc ogólnie to jest naprawdę wszystko dużo ułatwione i wszystko możecie sobie kombinować, co chcecie. Widzicie, nawet macie Pocket Mine, czyli Pocket Edition, możecie sobie serwer stworzyć i macie wiele, wiele różnych wersji. My sobie na razie weźmiemy po prostu vanile. Najnowszą niech będzie 1.14.4 i klikamy OK. W tej chwili nam się to zapisało do naszego serwera. Teraz klikamy sobie na serwer i klikamy uruchom. Musimy zaakceptować tutaj EULę, prawda Minecraftową. Jedynym minusem właśnie tego serwera jest to, że są kolejki. Z okazji tego, że on jest darmowy, to dużo osób może korzystać z serwerów i możecie stać w kolejce. Jak widzicie tutaj sobie odpaliłem jeszcze raz To ponieważ coś mi, coś mi za długo tu się ładowało Odświeżyłem stronę i jak widzicie kliknąłem jeszcze raz uruchom I tutaj na wyskuchy, czy chcę czy, po, czy pozwolić im na powiadomienia yy, mm, Możemy dać tak i wtedy będziemy mieli powiadomienie Tutaj musimy oczywiście w naszej przeglądarce zaakceptować No ale ja nie, ja nie chcę po prostu Jak widzicie jest ta kolejka Jest 300 osób ale to dosyć szybko leci i tak, no jak się serwer załaduje, to właśnie usłyszycie taki dźwięk. Yy, musicie potwierdzić, bo jak nie potwierdzicie wcześniej, to po prostu was wyrzuci z tej kolejki. To jest na zasadzie taki, żeby nie ludzie nie robili tak, że zostawiają ten serwer, wychodzą gdzieś, czekają tą kolejkę i wiecie, i nie potwierdzają i wtedy to wtedy ich wywala. Yy, tak, zostało nam tutaj 130 osób, ale no to szybciej minie, patrzcie, pach i mamy serwer załadowany. Teraz nam się wczytuje, w sensie, Z kolejka minęła oczywiście. Teraz nam się dopiero serwer wczytuje. Serwer jeszcze się nie załadował, tylko dopiero teraz się wczytuje. Mamy ustawione 20 graczy, oprogramowanie Vanilla i wersja 1.14.4. Teraz nam się serwer uruchamia. Jak nam się uruchomi, pokażę Wam, że mogę wejść na serwer. Jak już Wam pokażę, że mogę wejść na serwer, to przejdziemy do opcji, które możemy jeszcze edytować w serwerze. Czyli na przykład tak jak ilość graczy, tam, wstępny, tak tak zwany, jak ktoś wchodzi sobie w multiplayer i patrzy, tak jak tu mogę wam pokazać, na przykład macie tutaj różne serwery, prawda? I tutaj macie opisy różne, to jak to edytować? Zaraz wam wszystko yy, pokażę. I właśnie jak usłyszycie taki dźwięk, oznacza, że was serwer właśnie ruszył. Teraz możemy sobie wejść yy, na nasz serwer, odpalmy sobie tutaj, dodajmy, prawda, nasz serwer. Tutaj IP, kopiujecie sobie to IP po prostu. I wchodzimy na to IP. Cyk. Wchodzimy. Nam się tutaj dołącza, dołącza do serwerka. Uwaga, uwaga. I jesteśmy na naszym serwerku. Tak jak widzicie, oj, nie, to chciałem kliknąć. To chciałem kliknąć. Jak widzicie jesteśmy na serwerku, w tej chwili jesteśmy sami. Nikt nie dołączył, bo, no bo jestem sam. Ale jak widzicie, wszystko działa. Wszedłem na ten serwer po tym IP i możecie sobie jak najbardziej u siebie robić takie serwerki. Te W tej chwili sobie zatrzymamy ten serwer i Wam pokażę yy, inne opcje, takie jak na przykład tutaj, możecie sobie zmienić. Tak jak normalnie, jakbyście robili własny serwer, te wszystkie opcje są w server properties. Wy możecie to sobie ustawić tutaj. Możecie wyłączyć non-premium albo włączyć non-premium. Jeżeli włączycie non-premium, czyli wtedy mogą grać gracze bez premium Minecraft. Jeżeli wyłączycie tą opcję, to tylko premium może grać. Żebyście to dobrze zrozumieli. Jeżeli ona jest wyłączona, to bez oryginalnego Minecrafta nie możecie grać. Jak jest włączona, wtedy mogą grać osoby bez oryginalnego Minecrafta. White lista, czyli biała lista. To jest lista, yy, oczywiście... Jeżeli chcemy tylko konkretne osoby dodać do serwera, osiągnięcia to są po prostu achievementy, które chcecie, zwierzęta, neter, raczej takie rzeczy się chce. Bloki poleceń, czy chcecie command bloki, potwory, wiadomo, wymóś tryb gry, czyli wybieracie jaki tryb gry chcecie, czy tam na przykład właśnie jak widzicie tutaj, tryb przetrwania kreatywny, możecie to wymusić żeby tak było, żeby nie można było tego zmieniać. Poziom trudności, no to tutaj sobie wybieracie. PVP, czy chcecie, czy nie, czy latanie jest dozwolone, NPC, no i ochrona spawnu. To jest odległość od pierwszego klocka spawnu, jakby na odległość, którą można niszczyć, których nie można niszczyć bloków, jeżeli nie ma się admina. Jak ustawię na przykład 20, to na odległość 20 bloków od pierwszego bloku, gdzie się respisz, nie można, gracze normalnie nie mogą niszczyć bloków. Na takiej zasadzie. Ale my tego nie chcemy. Eee, tutaj możecie wkleić link do Resource Packa, czyli do, eee, do Texture Packa i wtedy wszystkim na serwerze się z automatu będzie ładował. Tutaj jeszcze mamy taką opcję jak Konsola, z której możecie korzystać. To działa jak normalna konsola. Możecie tutaj, tak jak jeżeli ktoś miał do czynienia z serwerem, możecie tu wpisywać wszystkie komendy, czyli na przykład dawać OP. E, czyli dajecie w tej chwili admina na przykład Michimi, e, na przykład w tej chwili nic się nie wyświetla, dlatego że wyłączyłem serwer, tak jak widzieliście przed chwilą. Albo możecie nie wiem wpisać ban misimi albo wpisać ban IP i wpisać IP na przykład jakieś tam sobie, prawda? Tutaj wszystkie komendy działają. Tutaj macie dziennik, możecie sobie wtedy sprawdzać, co się wcześniej z tym serwerem działo. Jak widzicie, to nam się wtedy serwer załadował. Ja dołączyłem na ten serwer, i wszystko potem zapisał się świat i wyłączyliśmy serwer. Więc to na razie. Jeżeli przejdziemy sobie do zagładki światy to właśnie tutaj mamy nasze światy, które wygenerowaliśmy, możemy e, go pobrać, możemy go przesłać. Jeżeli po prostu na tym serwerze sobie graliśmy, zrobiliśmy jakiś fajny świat i chcemy, chcemy po prostu ten serwer, ten świat mieć u siebie, to możemy go pobrać, możemy e, we, jakby wgrać też na ten serwer, nasz świat, który chcemy. Możemy go od nowa wygenerować, po prostu odświeżyć, że z tym samym seedem się wygeneruje Możemy wymu wymusić aktu uaktualnienie, czyli po prostu jeżeli mamy mapę na wersję 1.13 To możemy tutaj wymusić uaktualnienie, wtedy nam się do najnowszej wersji, znaczy do wersji serwera po prostu zaaktualizuje Oczywiście mamy jeszcze zakładkę taką jak dziennik Czyli tak jak mówiłem no, te, te logi nasze, które sobie sprawdzaliśmy z serwer oraz mamy coś takiego jak kopię zapasową. Tutaj możemy połączyć sobie z naszym dyskiem Google i po prostu kopia serwera będzie z automatu na dysk Google się zapisywać. To w sumie yy, większość na tyle. Mamy jeszcze tutaj gracze, no to mamy tutaj tą białą listę operatorzy. Możemy tutaj właśnie dodawać graczy. Na przykład tutaj możemy dodać do operatorów Mishimi i wtedy mamy sobie myślę, jego jako administratora Prawda? E, możemy tutaj zablokowani, gracze zablokowane Adresy IP, wszystko tutaj możecie łatwo sobie robić Tu jest tak naprawdę łatwo, nie musicie tak naprawdę tamtych komend używać Ale jak się znacie to dla was może to nawet być Szybsze, więc to jest na razie tyle Dzięki wielkie za obejrzenie tego paradnika Jeżeli wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, mam nadzieję że był yy, Przydatny, bo wydaje mi się że takie poradniki są przydatne, szczególnie jeżeli chcecie darmowy serwer to jest naprawdę w pełni darmowy serwer no tylko no tylko tyle że musicie sobie poczekać prawda tą całą kolejkę no i reklamy wam się na stronie wyświetlają ale zakładam że macie adblocka więc to wam nie przeszkadza więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie mam nadzieję że się odcinek spodobał i do usłyszenia w następnym poradniku odcinku lub czymkolwiek i bye bye